Cześć, przygotujemy dzisiaj hummus, taką bazową wersję dla początkujących. Także jeżeli nie jadłeś jeszcze hummusu albo nie robiłeś hummusu w domu, jadłeś tylko taki sklepowy, jest to wersja dla Ciebie. Dlatego użyjemy ciecierzycę z puszki, a dokładnie z woreczka, żebyś nie musiał nic gotować. Potrzebujesz 400 g takiej ciecierzycy już ugotowanej, do tego 100 g dobrej tahiny, 30 ml oliwy z oliwek, 30 ml soku z cytryn sycylijskich. Ja używam już tego soku od 2 lat, nie wrócę do wyciskania cytryn w domu, ale jeżeli nie masz takiego soku, nie przejmuj się, możesz wycisnąć sobie sok spokojnie w domu. Do tego 30 ml wody, 2 ząbki czosnku, szczypta soli i potrzebujesz blender. Jeszcze raz przypomnę składniki. Zaczynamy od opakowania puszki z ciecierzycy, to jest 400 g. Do tego 100 g tahiny. Oliwa z oliwek. I blendujemy wszystko razem. Jeszcze dodamy czosnek, zapomniałem. 2 ząbki, chyba że lubisz mocno czosnkowe. Szczypta soli jeszcze do tego. Ok, i blendujemy. Gdzie mamy pokrywkę? Jest pokrywka. Zobaczymy, jak nam wyszedł. Wygląda ładnie, kremowy. Uprzedzam Was z góry, że nasza wersja hummusu jest bardziej taka sezamowa, ma dużo więcej tahiny. Przekonałem się do tej wersji ostatnio podczas tygodniowej wyprawy po Izraelu. Jest dobry. Ok. Mamy gotowe. Przełożymy sobie teraz to do pojemniczka, damy do lodówki. I tu mam dla Was jeszcze taką poradę, jak zrobić, żeby... Zazwyczaj się robi hummusu więcej, ponieważ no tak jest bardziej ekonomicznie. I taka mała porada, co zrobić, żeby nasz hummus dłużej wytrzymał w lodówce. Zaraz Wam pokażę. Jest taki prosty tip, wystarczy go zalać całego oliwą. Odcinamy go wtedy od dostępu do powietrza i wytrzyma nam dużo dłużej. Także tak wygląda wersja bazowa. Trwało to dosłownie parę minut. Mamy fajną pastę do kanapek. Jeżeli Ci smakuje, możesz potem zrobić bardziej ambitne wersje, lepiej zmielone, na przykład w maszynce do mięsa można spróbować. Jest dużo innych wariacji z dodatkami. Ja jeszcze sobie czasem lubię dodać troszeczkę chili. Też super smakuje. Bałem się tego długo, ale przekonałem się właśnie w Izraelu. Spróbuj z takiego właśnie pojemniczka zjeść sobie hummus cebulą. Zwyczajną cebulą nabierasz do środka. Normalnie bym nie zjadł, ale okazuje się, że naprawdę idealnie się komponuje z cebulą. Nie jest taka ostra. Ok, mamy hummus zabezpieczony. Teraz do lodówki. Pół godzinki, godzinka i robimy kanapki na kolację.